Za jazdę bez biletu do Krajowego Rejestru Długów wpisanych jest obecnie nieco ponad 290 tysięcy osób, a ich łączny dług sięga prawie 418 milionów złotych, wynika z danych KRD. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że mimo iż liczba zadłużonych pasażerów oraz ich łączny dług ogółem spadł o około 20% rok do roku, to w grupie osób do 18 roku życia odnotowano aż 60-procentowy wzrost. Prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku Polska będzie negocjować z Komisją Europejską drugą po odblokowaniu środków rewizję Krajowego Planu Odbudowy, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, obecna rewizja KPO powinna być sfinalizowana z końcem lipca. W maju firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 201 000 nowych pożyczek o łącznej wartości 1 827 000 złotych, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost w ujęciu liczbowym aż o 105,3%, a w ujęciu wartościowym o 72,9%. Jest to również najlepszy wynik w historii. Średnia wartość nowo udzielonej pożyczki gotówkowej wyniosła 2595 złotych. Ponad połowa dużych i średnich przedsiębiorstw z branży finansowej, handlowej, logistycznej i produkcyjnej zamierza w najbliższym czasie przeznaczyć ponad 5% przychodów na inwestycje technologiczne, podaje Puls Biznesu. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na cyberbezpieczeństwo, usługi chmurowe i sztuczną inteligencję. W maju sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 5% w ujęciu rocznym, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej w górę poszły ceny pojazdów mechanicznych, które zdrożały o 23,8% rok do roku. Z kolei największy spadek o 13,5% zaliczyły odzież i obuwie. GUS podał również, że udział sprzedaży przez internet wyniósł w maju 8,6%. W tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej planuje przeznaczyć na wydatki obronne rekordowe 159 miliardów 900 milionów złotych, czyli około 4,2% PKB. Wydatki obejmą m.in. zakupy sprzętu, rozwijanie zdolności operacyjnych oraz zwiększanie gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej, która obejmie ponad 3 miliony osób. Z początkiem tygodnia ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku lekko zniżkują. Obecnie baryłka ropy WTI w dostawach na sierpień kosztuje na giełdzie w Nowym Jorku $80.67. Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła 14. pakiet sankcji wobec Rosji. Zakłada on m.in. nałożenie restrykcji na 116 osób i podmiotów, które podważały suwerenność i niepodległość Ukrainy oraz zakaz przeładunku rosyjskiego LNG na terytorium wspólnoty. Pakiet utrudnia również Rosji dostęp do najnowszych technologii. Znalazł się w nim również zakaz importu helu oraz działalności na terenie Unii firm transportowych, które w co najmniej 1/4 są własnością Rosjan. Euro zdominowało międzynarodową wymianę towarową. Jak podał Eurostat, w 2023 roku 46% całkowitego pozaunijnego handlu towarami odbywało się w europejskiej walucie, a 42% w dolarach amerykańskich.